Co ty tu robisz? Miałam się tu spotkać z Wiktorem. Ty też? To od Wiktora. Słuchajcie, nie mogę przyjechać, ale wy dwoje musicie mi pomóc dokończyć piosenkę Mundastu. Nie pozwólcie, by ktoś was rozdzielił. Czyli go nie będzie. Dla niego to nie jest wcale proste. Trzeba dać mu trochę czasu. Od tego wypadku nie był w stanie wrócić do muzyki, więc... Rozumiem. Dobrze mu zrobi, jeśli dokończymy piosenkę. Powinniśmy go posłuchać, zrobić to razem. Dla Wiktora, dla Lukasa i dla Eleny. I dla muzyki. Nie możemy pozwolić, żeby nas rozdzielili. Żeby ktoś nas powstrzymał z tą piosenką. I na pewno będziemy się musieli kilka razy spotkać, żeby dokończyć ten kawałek. Tak, ale w tajemnicy, żebyś nie miał więcej problemów z rodziną. Hej! Cześć! Ktoś tu się nieźle szczerzy. Bo widziałam się z Manuelem i razem z Wiktorem będziemy kończyć kawałek zespołu we trójkę. Więc to znaczy, że będziecie razem? Nie. Chodzi tylko o skończenie piosenki. To pierwsze, co powiedział, tak? Patrz, kto jest dzisiaj tu taki ciekawski. Ja? Wprawdzie rozumiem go, ale w sumie... Witamy. Co z wami? Jak nic, stworzymy fantastyczny kawałek. Bia, niestety muszę ci coś powiedzieć. Ja nie dam rady nad tym pracować. Musicie zająć się tym we dwójkę. Nie, Wiktor, czemu? Potrzebujemy cię. Ty masz w sobie energię zespołu. Nikt nas tak nie poprowadzi. Nie potrafię ci wyjaśnić dlaczego. Ale uwierz mi, że nie mogę. Wy sami musicie dokończyć piosenkę za mnie. Wybacz. Hej, przepraszam, że się tak spóźniłem. To za mało. Kompletny brak profesjonalizmu. Tak się nie da pracować, okej? Okay? Aha, jasne, ale tak się składa, że mam dobry powód. Pozwól, że ja sama to ocenię. Zapomniałem zabrać notes, w którym zapisałem moje pomysły na piosenkę i musiałem się po niego wrócić. Jak będą dobre, to wybaczę. Dobra, ale coś mi się zdaje, że to Wiktor dostanie medal za spóźnienie. Niestety nie. To ty zdobyłeś dzisiaj złoto. Już był i pojechał. Na serio? Powiedział, że razem mamy nad nią popracować. Sami. To dziwne. Jeśli to dla ciebie problem, żebyśmy pracowali nad tym razem... Hej, nie. Nie, coś ty, jeśli o to chodzi, cieszę się, że jesteśmy sami. I popracujemy, znaczy się. Ja też się cieszę. Z jednej strony się martwię, ale z drugiej mam frajdę. Fajnie, że rozmawiamy, że tworzymy razem tę piosenkę. Sama nie wiem, ale jestem szczęśliwa. O, jak chorocho! Dziewczyny, tylko teraz cichosza. Błagam was, nikt nie może dowiedzieć się, że komponujemy tę piosenkę. Tak, na mnie zawsze możesz liczyć. Pewnie, na mnie też. Wiem, że czasami coś mi się wymsknie, ale nie teraz. Tak, też za tobą tęsknię. Okej. Okay. Kończę, muszę lecieć. Kocham cię. Pa, pa. To Bia, tak? Możesz dać mi spokój? Dobrze wiesz, co się stanie, jak dalej będziesz z nią gadał. To nie twój problem. A poza tym rozmawiałem akurat z mamą. Co to?